O kurde, ty! Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z GTA Online. Moi drodzy, naprawili lasera w końcu! Dla osób, które dawno nie grały w GTA Online, jest teraz duża aktualizacja, która wprowadziła sporo kontentu. Myślałem, że już nic wielkiego się w GTA nie pojawi, a tu proszę, całkiem spora aktualizacja. Jest nowy samolot bojowy i jest ulepszenie dla Avengera. Po kolei sobie za chwilę wszystko popatrzymy, ale najpierw zerknijmy na tego laser. Ja wam nie pokażę wszystkiego tutaj dokładnie, jeśli chodzi o GTA, bo powiem wam, sam nie jestem na bieżąco z tym, co się tutaj dzieje. W poprzedniej aktualizacji z tymi Acid Lab chyba, no nie, tam były jakieś nagrody i tak dalej. Ja tam się nie bawiłem jakoś specjalnie, tam chyba kupiłem sobie tylko te wozy i jakoś ta aktualizacja mi no, nie przypada do gustu. Ale zobaczcie, co oni zrobili z tym samolotem. Więc laser to był pojazd, który nie budził sympatii wielu graczy, którzy grają na bieżąco w GTA. Ja bardzo lubiłem lasera, dlatego że odkąd pojawiła się ta snajperka wybuchowa, jest to mój główny cel ataków snajperką wybuchową i uwielbiam je strącać z nieba, ale strącam głównie tych, co rozwalają bez jakby ładu i składu wszystkich innych graczy na mapie. To jest moja ulubiona zabawa w tej grze obecnie. Co oni zrobili z tym samolotem? Lata tak jak latał zawsze, tutaj nie ma żadnych zmian, ale działko nie strzela już tak szybko jak wcześniej, zobaczcie. Nie? Ej, no, wprowadzili to trochę, moim zdaniem, za późno, prawda? No, kurde, ile ta gra ma lat? Ponad 10? I przez te 10 lat, no słuchaj, kto chciał, to już napsuł innym graczom krwi, prawda? Teraz laser jest praktycznie bezużyteczny. Znaczy, można nim oczywiście zabijać, ale żeby zrobić to dobrze, to trzeba tak, wiesz, precyzyjnie na przeciwnika podlecieć. Co myślę, że to są doświadczeni gracze, którzy już laserem świetnie latają, no nie będą mieli problemu, żeby kogoś tam ładnie trafić. Natomiast no, będzie to trudne dla osób, które nie potrafią latać. Ej, ponad 10 lat niszczenia innych graczy, towarów i tego wszystkiego. I oni dopiero teraz na to wpadli, że ej, a może by tak, może by tak zmniejszyć siłę ognia tego samolotu. I wiesz, te pociski dalej są tak samo mocne. Wystarczy chyba dwa razy strzelić w jakiś samochód, trafić? I generalnie dalej jest to mocna broń. Także, no, spoko, nie? Co oni dodali? Oni dodali nowy samolot. Czekajcie, się rozbije szybko. Pyk. O, oh, your personal help is strong. Use the bring you phone call insurance. Okej, zobaczmy, bo tutaj też jakaś zmiana jest. Insurance. Teraz można sobie wszystkie pojazdy naraz jakby naprawić. Spoko. Znaczy, wiesz, do niedawno było tak, że jak chciałeś sobie wszystkie naprawić, to musiałeś do konkretnego garażu przechodzić i tam naprawiać. Teraz możesz ze wszystkich garażów wszystkie naraz pojazdy naprawić. Rockstar najpierw zabrał tą funkcję, a potem dał ją z powrotem po iluś tam latach. Zajebiście. Ale jeśli grasz na padzie, to teraz jest funkcja biegania na naciśnięcie przycisku, przyciśnięcie go dłużej. Tutaj masz tap to sprint i hold to sprint. Do tej pory trzeba było, wiesz, tak tapować przyciskiem, to jest chyba X, nie? Na PlayStation. A teraz wystarczy trzymać i zobacz, po prostu trzymam, nic nie muszę tutaj tapować tak jak wcześniej, nie? Jak popieprzony. Dlaczego dopiero teraz? Teraz dopiero wpadli na to, że to może być jednak niewygodne tapować się cały czas? Ja pierdolę, co? Nie rozumiem tego, no to jest dla mnie totalny kosmos. Dobra, ale chodźmy teraz do Legendary sobie chodźmy. Tutaj mamy kilka nowych samochodów. Jeden mamy nowy samochód, to jest ten Grotti GTO Stinger. Wygląda sobie tak, to jest jakieś nowe Ferrari, nie pamiętam jak to się nazywało, ale gdzieś już je widziałem w social media. I tak naprawdę ciekawsze pojazdy są tutaj, bo jest taki offroadowiec, którego już sobie nawet zamówiłem, żeby go sprawdzić, bo jazda po offroadach jest tutaj bardzo fajna. Tak samo jak właśnie latanie, a jeśli chodzi o latanie, to mamy nowy pojazd bojowy, właściwie dwa samoloty. Streamliner, tutaj mamy coś takiego, 2 miliony, a ten kosztuje 6 milionów, jeśli nie chcesz robić misji. Ja nie chcę robić misji i tutaj jest ciekawa rzecz z tym pojazdem. O kurde, nie mam miejsca
muszę poświęcić jakiś pojazd, który mam, a który prawdopodobnie mi się nie przyda i nie wiem, który. Super Voltio, Spyro, Hydra. O, Hydry mam chyba dwie, tak? Tak, dwie Hydry mam, także jedną mogę sobie podmienić. Okej. Okay. 6 800 000. Dużo, niedużo. Wydaje mi się, że pojazd będzie ciekawy. Ciekawe, że akurat jak wprowadzili tego samolota, to laser został pogorszony akurat w tym momencie. Któryś jeszcze pojazd, samolot został pogorszony, ale nie pamiętam już który. Hydra może? Nie wiem. Ale zanim to zadzwonimy do mechanika i obejrzmy sobie ten, moim zdaniem, ciekawszy samochód. To oczywiście mamy też nowy kontakt, robienie nowych misji, jakieś tam, nie wiem, czy chcę to sprawdzać. No mówię, ja już tutaj w tym GTA to jestem taki, to jest chyba ten. Wiesz, po jakimś, tutaj masz dużo tych działalności, dużo robienia tego wszystkiego, ale ja tak wczoraj sobie pograłem w to GTA, żeby sobie przypomnieć co i jak, żeby dzisiaj na odcinku sobie móc coś więcej poopowiadać i powiem ci, no robiłem dokładnie to samo co zawsze, czyli pojawiam się na mapie, ktoś latał laserem, zabijał, teraz może tych laserów będzie mniej, nie wiem. Ktoś tam sobie zabijał, potem ja tego gościa ścigałem, potem on mnie ścigał, zmieniałem sesję i tak w kółko. Tu się nic nie zmieniło, no. Także jeśli liczysz, że ta aktualizacja wywróci GTA do góry nogami, to zobacz. GTA wygląda tak, jak wyglądało i tyle. Tak to wygląda, no. To tu dużo gadać. Ale tak, ten pojazd jest całkiem ciekawy, zobaczcie sobie. Chodźmy sobie do któregoś garażu, może go trochę przeróbmy, udoskonalmy. Całkiem fajnie się prowadzi, jak się chwilę tutaj przejechałem. I potem pójdziemy sobie zobaczyć samolota i mamy też ulepszenie do Avengera. Z niego chyba będziemy koordynować wszystkie misje. Cyk, cyk, cyk. Tutaj jakieś, ty zobacz. Jak ze starych czasów tuningowanie w GTA. Ja mam tak samo jak wy, naprawdę dużo czasu spędziłem w tej grze i myślałem, że ostatnia aktualizacja będzie już taką, znaczy ta ostatnia aktualizacja była już takim recyklingiem tego starego kontentu w GTA, wiecie? Jakieś tam małe ulepszenia, jakieś tam drobne zmiany, ale nic jakoś bardzo konkretnego, nie? W tej aktualizacji będziemy mieli chyba więcej takich ciekawszych misji, ale dalej jest to samo GTA, no co tu dużo gadać. Dobra, tutaj mamy jakiś kolorek, tutaj mamy jakiś dodatkowy, możemy sobie zmienić tą całą ramę, spoko. O, dajmy sobie coś takiego, tutaj jeszcze możemy sobie w środku zmienić, słuchaj. Dobra, tu mieliśmy kolorowanie, czy coś jeszcze ciekawego jest? O, możemy sobie dać takie dodatkowe oświetlenie. Fajnie, pewnie będzie się świecić, bo oni od pewnego momentu dają taką możliwość, żeby te dodatki się świeciły. Tutaj mamy spoiler, byśmy chcieli. O, mi się podoba tak, pyk, skrzynia biegów. Turbo, koła offroadowe, możemy jakieś są, gorzej wyglądają, nie, niż te co są. Dobra, koloru nie możemy zmieniać, możemy dać kuloodporne i tyle. Nie ma za dużo tuningu tutaj w tym samochodzie, także ja lubię te samochody offroadowe, zwłaszcza takie z a ten czemu mi tak stał? No nie! Zwłaszcza takie, które mają odkryte koła. Mega lubię jeździć w GTA po różnych offroadach i wow, ładnie pracuje tutaj zawieszenie, podoba mi się. Pojedźmy sobie gdzieś na górę. O, szybkie to jest, wow. Tutaj mamy wjazd na górę. Ładnie to skręca, kurde. O, i co ty na to? Chyba spoko, nie? O kurde, ej, to jest naprawdę zwrotna fura. Podoba mi się. Okej, okay. To wygląda dobrze. Ty, ale to jest, powiem ci, nie jest to wywrotne aż tak. Super się tym śmiga. O, ale przyczepna fura, ty. Wow, napęd mamy chyba na tył. Ej, to jest ciekawe auto. Tak, napęd na tył mamy. Bardzo dobrze się prowadzi. Znaczy, ja już może zapomniałem, jak się w GTA jeździ, bo grałem w międzyczasie w bardzo dużo różnych ścigałek i może mi się wydaje, że on jest jakiś super dobry, a tak naprawdę może być zupełnie zwyczajny, no nie? Cyk. Ale dobrze mi się nie jeździ, kurde. 1 800 000 kosztował i tam jeszcze tunik i tak dalej, ale no robi robotę, podoba mi się. Pyk, pyk. Wow, jakie triki, ty.
Okej. Okay. Rozwala mnie to, że oni, wiesz, teraz wprowadzają jakieś takie usprawnienia, gdzie, no, fajne to są rzeczy, tak? I wiadomo, że tam do GTA przybywa dużo nowych graczy i tak dalej. No, spoczko, nie? To już trochę bez sensu, no. Fajna jest ta gra i to jest chyba jedna z lepszych gier online, jakie możesz sobie zagrać, ale to jest za późno na te zmiany. To wygląda tak, jakby w pewnym momencie ktoś faktycznie oddelegował sporą rzeszę osób do GTA Online specyficznie, tylko i tutaj, tylko i wyłącznie tutaj, nie? Żeby się zajęli tą grą i ją usprawnili, a zupełnie inna ekipa poszła do produkcji GTA 6. Bo do tej pory chyba była tylko jedna ekipa, która zajmowała się tą... w ogóle GTA ogólnie i oni nie mieli czasu zbytnio zająć się tym GTA Online. Nie wiem, jak to tutaj działa. A właśnie, mamy nowy kontakt na mapie, to jest w porcie. Nie, czekaj, tutaj mamy, to jest związane z tą aktualizacją Mercenaries. I tutaj mamy jeszcze coś ciekawego. Car showdown of the Winewood Club. Members can freely borrow from any exclusive stock of high-end luxury vehicles and purchase them at discount. Nie wiem, co to jest, ale to jest chyba dla osób, które mają GTA Plus. Nie wiem, czy to jest w tej aktualizacji dodane, czy to już było. Dobra, gówno mnie obchodzi, Franklin. Ja chcę tutaj do mojego tego wejść. O. To bieganie teraz na przycisk jest zajebiste. Ja cały czas grałem na kamerze z oczu w GTA, bo nie chciałem klikać bez przerwy tego przycisku, żeby biegać. Jak się ma kamerę z oczu, tą pierwszoosobową, to można bardzo szybko się poruszać i właśnie wtedy nie trzeba było tapować, nie? A teraz można mieć tą kamerę zewnętrzną i się tym nie martw. Dobra, musimy sobie przenieść nowy samolot tutaj na płytę hangaru na górę, bo on mi się gdzieś tam pojawił pewnie w magazynie. Jak on się tam nazywał? F-160 Raiju. Z tego co wiem, ja się nie znam za bardzo na militariach, ale ten samolot akurat znam, to jest F-35. O kurde, i mamy pionowy start. Ciekawe, czy to się będzie obracać tak jak w F-35, tak w taki specyficzny sposób się obraca ta dysza, nie wiem jak to nazwać. No i będziemy mieli pionowy start, więc będzie to drugi samolot z takim właśnie startem w GTA. Wygląda bardzo fajnie model, podoba mi się. I mamy tutaj opcję znikania na mapie, słuchajcie. No to lecimy z tuningiem. Dobrze, że możemy sobie tuningować, kurde, w sumie. Okej, zobaczmy, o co tu chodzi. Ojej, jak się tło wyblurowało. Dobra, armor. Ej, patrzcie, nie ma dużo tych rzeczy tutaj do tuningu. No przynajmniej mniej niż w samochodzie, no nie? Weźmy sobie race handling. A tutaj mamy jakieś malowanie dodatkowe. O, ej, za jasno jest. Ja muszę przemalować go najpierw. O kurde, nie widzę... O, ale fajnie wygląda w takim ciemnym. Wow. Okej, tu mamy to. Dajmy sobie jakieś malowanie. O kurde, ty patrz. Jest taki świecący. Wow. Fajnie to wygląda. To znaczy, ja chyba wolę takie właśnie jakieś moro albo jakiś inny kamuflaż. Ale to wygląda ciekawie. Tak jakby świecący. Ja nie wiem, czy ja mam chyba w HDR-ze odpaloną tą grę teraz. No tak mi daje po oczach. Dajmy sobie to. I tak, tu możemy sobie dodatkowy kolor wybrać. I nam się wtedy zmieniają... Nie wiem, co nam się zmienia. No coś się zmieniło, ale gdzie? To nie mam pojęcia. Może jakiś element tego malowania się zmienił? Nie mam sobie jeszcze coś innego wybrać. O, w tym momencie biały fajnie wygląda. O, okej. Okay. Dobra, zostawię sobie tak. I co, i tyle? A czekaj, gdzie są te ulepszenia samolotu? Co, ma już wszystko zamontowane, czy jak? Mogę go sprzedać za 2 miliony 800, kurde. Tyle. Ej, a gdzie go mogę ulepszyć? Dobra, opuszczamy hangar, zobaczmy jakie on ma bronie tak w ogóle. I pionowy start. I tak, teraz możemy sobie zmienić tutaj ten pionowy start. Czekaj, hold. Okej. Okay. Inaczej, bo wcześniej było w hydrze tak, że się naciskało ten padzik w lewo. I wtedy mieliśmy... ustawienie tego pionowego startu, albo poziomego. Wow! Okej, okay, to wygląda dobrze. Teraz musimy po prostu przytrzymać gałkę. Czekaj, drugą. Tą gałkę odchodzenia po prostu przytrzymujemy. I drugi przycisk raz, znaczy ten sam, tą samą gałkę naciskamy raz, żeby schować podwozie. I tyle, ale dlaczego to się... nie zamyka tutaj, to od podwozia. The hell? Oh shit.
Okej, okay. Wygląda na to, że fire rate jest taki sam jak w laserze. Bardzo podobny, jak nie taki sam, więc fajnie, że te samoloty zostały w końcu jakoś... Aha, ma rakiety, okej. Okay. Explosive MG. No ciekawe, czy będą jakieś dodatkowe rzeczy do tego samolotu. Też jakieś tam ulepszenia wynikające z postępów w karierze, którą tutaj mamy. I teraz tak, chcę sobie pionowy lot włączyć. Ej, ale bardzo podoba mi się transformacja tego samolotu. Mega dobrze to wygląda. Lata się tym podobnie jak laserem. Wydaje mi się, że laser jest bardziej zwrotny. O, ale Hydra nie może się ustawić chyba aż tak pionowo, nie? Zobacz. O kurde. Ty. Co, my możemy tak wisieć i strzelać tak pionowo w dół praktycznie? Wow. Co ty gadasz? To jest ultimate weapon. Mimo, że fire rate jest mniejszy w ogóle w tym samolocie, nie? W porównaniu do lasera sprzed aktualizacji, to Hydra nie może tak zrobić. Patrz, możemy praktycznie wisieć w powietrzu i napieprzać w ten sposób. O kurde! Ty! Ja pierniczę, takiego pojazdu jeszcze nie było w GTA. Ja wydam cały hajs na tą aktualizację, tylko... bo jeszcze mamy upgrade Avengera do zrobienia. Tam jakieś wrzutnie rakiet można podczepić od dołu. Wow! W Hydrze nie możemy tak zrobić. O czad. Ej, ja wam powiem tak w ogóle, już abstrahując od tego samolotu, że GTA jest bardzo przyjemną grą do latania. Czemu to się pod wozie nie zamyka? Dziwne, nie? Strasznie lubię tutaj latać, robić takie misje, na przykład Headhuntera czy coś. Mega fajne to jest. Zobaczymy, jak szybko będzie leciał. Znaczy tak na oko, nie? Bo tu nie ma żadnego licznika prędkości, nic takiego. Zobaczymy, jak on będzie się przemieszczał. A, i właśnie, bo tutaj mamy też możliwość włączenia sobie niewidoczności na mapie, słuchaj. Nie jest wszystko. O, teraz. Jak jesteśmy w tym trybie, to nie możemy używać broni. Ale w każdej chwili możemy to wyłączyć? Jak to? Tak! Okej, już widzę. Teraz jak sobie wyłączymy ten tryb... Jak sobie włączymy ten tryb niewidoczności, to nam się to od dołu tutaj chowa. A na widoku mamy tak. Ej, w każdej chwili możemy sobie to włączyć i wyłączyć, what? Ja pierniczę! Co oni zrobili z tą grą? Wygląda na to, że ten pojazd będzie teraz ultimate weapon do wojowania w, wiesz, w przestworzach. Do dogfightów czy coś. Po prostu naciskasz przycisk i znikasz na mapie. What? I lecę sobie tutaj i zakręcam sobie tu, pyk. Znikam z mapy, elo. I lecę na przykład do góry. I potem atakuję kogoś od góry, ty. W każdej chwili możesz sobie to włączyć i wyłączyć. Wow. Ej, dobra, teraz na przykład chcę sobie wylądować gdzieś tutaj, cyk. Włączam sobie podwozie. A da się w tym momencie zniknąć? O kurde, w trybie unoszenia się w ten sposób też możemy znikać z radaru. What? I to jest dobra opcja. Oczywiście nie możemy strzelać teraz, ale i tak moim zdaniem jest to mocne. Jest to naprawdę mocne, wow. I teraz... Chowamy sobie to. I to patrzenie się w dół. Tak wiesz, ostro. Wow. Szok, szok. Dobra. Dobra, zjeżdżamy sobie na dół. I stoi nasz Avenger. Teraz musimy sobie do niego wsiąść. Interior approach. Rear of the ten Avenger. Teraz zobaczymy, o co tu biega. Czekaj, czekaj, czekaj. Mogę tu tuningować? Okej. Okay. Workshop. Inside a hangar? What the hell? To się da po prostu tak, bo wcześniej nie dawało się tym Avengerem tutaj wlecieć. Czy będziemy mieli w ogóle jakiś nowy hangar? Nie wiem, kurde. Może to chodzi o ten, cholera wie. No do hangaru kazali mi lecieć, to lecę do... Czekaj, ląduj, kuźwa. O, czekaj, czekaj, było coś. Enter. Uuu, co ty gadasz? I co?
Gdzie on będzie niby stał? Aha, któryś samolot mi przestawiło. Ciekawe. Może któryś mi zniknął, bo ja tu miałem pełny hangar, kuźwa. Poczekaj. Mam nadzieję, że w magazynie jest reszta moich pojazdów latających, bo one są kurewsko drogie, no. Moment. Teraz nie pamiętam, który miałem, a których nie. Ale nie, to chyba... Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Dobra, olać to. I tak przecież nie będę latał wszystkimi naraz. Bierzemy się za tuning. Mamy tu jakieś nowe rakiety do Avengera. Całe szczęście, że mogę go... Ej, wyobraźcie sobie osobę, która chce zagrać nową aktualizację. Ile ona rzeczy musi kupić, żeby takiego Avengera stuningować, nie? Dobra, Charlie Upgrades. Lecimy. Więc to... Ohohoho, 1,5 miliona. Dzień dobry. Ja nie wiem, czy mi starczy. Dobra, co to jest? Avenger Thrusters. Gdzie to się pojawia? Nie wiem, ty. Ale pewnie można z tym szybciej jakoś startować. Autopilot Defenses? Defenses system to activate autopilot is engaged. What the hell? What? Ej, mogę to wszystko kupić? Nie, tylko jedną. Kurde, tyle kasy straciłem! Okej. Okay. Możemy znikać z radaru teraz. Albo być nieuchwytnym dla rakiet. Wow. Fajnie. Front mounted... Które? Aha, to chyba było, nie? Machine guns. O kurde. Chyba będą słabe, nie? Ale kupimy. I mamy oczywiście podwieszane rakiety jeszcze do tego. Nie wiem... Ach, kurczę, no. Czy ważniejsze jest to, aby mieć moduł, żeby nikt cię nie mógł namierzyć, czy jednak ważniejsze jest to, żeby móc znikać z mapy? Ciężko powiedzieć, ale obie funkcje są mega przydatne w GTA, zwłaszcza dla tryhardów. Wow. Okej. Okay. Dobra, wszystko, nie? Chyba. Tu się nic nie pojawiło nowego. Kurde, ile mi kasy zostało? Cholerny Rockstar. Może wymienimy sobie malowanie tego pojazdu. Dobra, lecimy sobie do przodu. Tutaj jeśli chodzi o... Czekaj, bo mi się chyba koła wysunęły. Nie, czekaj, to nie koła, to są te rakiety nowe. O, to jest przydatne. Aha. Wystrzeliwujemy sobie po dwie i tyle. W sumie jak grasz jeszcze z kimś i ktoś siedzi ci na działkach, to jest to całkiem mocny pojazd. Czyli tak jak w Buzardzie mamy. Wystrzeliwujemy dwie i tyle. Okej. Okay. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy znikać z mapy. Tu trzeba włączyć ten tryb wiszenia w powietrzu. Jasne. I tutaj się włącza pojazdy. Czekaj. Avenger. I tu musimy engage autopilot. I dopiero w tym momencie, jak włączymy sobie autopilota, to w tym momencie jesteśmy niewidoczni na mapie. Okej, myślę, że to jest fajne, bo w Avengerze mamy bardzo mocne te działka, one mają zajebiście wielki zasięg. Może znerfili to jakoś czy coś, ale te działka zamontowane na Avengerze są zajebiście mocne. I teraz jeśli dobrze się ukryjesz gdzieś, wiesz, na mapie czy coś, to możesz naprawdę narobić niezłego chaosu, wiesz, między budynkami. Ty! Ja mam tu jetpacka? Wow! Ej, patrzcie, jest jetpack! Mogę to wziąć? Czy to jest po prostu ozdoba teraz? Okej! Okay, wystarczyło nacisnąć przycisk siadania! Co ja mogę teraz zrobić? Wow! Ej! To jest, kojarzycie, jak z łodzią podwodną, gdzie masz terror... Nie terror bajta, jakoś nazywał. Nie Desperados, tylko jakoś inaczej się nazywa to ten pojazd. I teraz co, mogę sobie tu podlecieć do tego Avengera? Co, mogę sobie tu wlecieć do niego z powrotem? Ale tu by było zajebiste, gdyby tak się dało. No bo wiesz, jetpack był właściwie bezużyteczny. Ty, ale to jest jetpack... To nie jest mój jetpack, to jest jetpack dodatkowy. Do tych operacji jakby. Ja muszę go oddzielnie stuningować? Nie wiem teraz. Ale to jest tak jakby... O, czekaj, pojawiło mi się coś w powietrzu. Moment. Że niby mogę tu wlecieć? Ale dziwne. Wow, ej, to jest game changer. Wyobraźcie sobie to. Czyli mój Avenger jest teraz niewidoczny w powietrzu dla innych graczy. Wsiadam sobie do jetpacka, ląduję na dachu jakiegoś budynku, ściągam kogoś ze snajpy i wracam z powrotem do Avengera, jestem niewidoczny. To jest ciekawe, dodatkowo tutaj mam ulepszenie, wiecie, tych broni. Wow.
to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Ej. A czy dalej uważam, że gówniano powinni to wprowadzić dawno temu, nie? Ale no, no jest, no. I cyk, rozwaliłem tam jakieś auto, nie? I teraz dwóch graczy chyba może dodatkowo obsługiwać te działka. Gracz, który pilotuje, może być... To masakra! Jak się gra z kimś, to jest totalne narzędzie zagłady. Jeszcze jeden gracz w tym latającym potworze. I patrz, teraz narobiliśmy bałaganu. Wiesz, jesteśmy niewidoczni dla radaru. Startujemy sobie jetpackiem, uciekamy z Avengera, wiesz. Taki escape plan mamy teraz, nie? Lądujemy sobie gdzieś tutaj. To może być też użyteczne, jak robimy sobie jakieś tam misje przygotowywania napadów. Chociaż nie, bo wtedy musimy mieć kosatkę wystawioną. Ale jest to no, ciekawa mechanika, to jest coś nowego faktycznie w GTA. Podoba mi się. Oj, patrz, tam gdzieś nas szukają, a myśmy sobie już uciekli. Zobacz, nawet policja została w tym miejscu, o co chodzi? Czy ja na jetpacku jestem niewidoczny? Nie wiem. Ale patrz, latają wokół Avengera. On tam będzie wisiał nie wiadomo ile w tym powietrzu. Mamy włączonego autopilota. Wiesz, mogę sobie gdzieś z tym. Ty! Patrzcie na minimapkę. Ja w tym jetpacku jestem niewidoczny, bo mryga mój ten wskaźnik postaci. Jestem niewidoczny w tym jetpacku. To jest prawdziwy escape plan. O, ale jaja. Wow. Wydaje mi się, że nie możemy raczej sprowadzić jetpacka tego. Czy mogę się przenieść do bazy na chwilę, sprowadzić Avengera i zobaczyć? Totalna miazga. Ja jestem w szoku trochę, wiesz? Tak, no, grałem w to GTA dosyć dużo i jakby taka mechanika była jakiś czas temu, to wiele rzeczy by to uprościło. Na przykład chowanie się przed... nerwowymi graczami, czy coś takiego. Zostawię sobie tego jetpacka tutaj, podlecimy Avengerem wyżej, bo może tylko w powietrzu można jetpackiem polecić, wiesz? Chcę sprawdzić, czy obojętnie jakim jetpackiem możemy wlecieć do Avengera, nie? Okej, i wysiadamy. Powinien zostać w powietrzu. Wsiadamy sobie z powrotem do jetpacka. Mega fajne, nie? Cyk. Ale wydaje mi się, że raczej tym nie będziemy mogli sobie tam wlecieć. Chyba, że jest jakieś dodatkowe miejsce. No, niby tam miejsce jest na tego jetpacka gdzieś tam, nie? Pewnie jeszcze inne funkcje są tego Avengera. Ale ja chyba nie czuję się... Znaczy, dawno nie grałem w GTA i może parę ukrytych funkcji się tu jeszcze w nim znajdzie, nie? Dobra, zobaczmy. Jak nie mamy odpowiedniego pojazdu, to chyba sobie nie wsiądziemy, nie? Teraz ten pojazd jest raczej niekompatybilny z Avengerem. O kurde, właśnie straszyłem. Niekompatybilny jest raczej z Avengerem. Możemy używać chyba tylko tego jetpacku, który jest w środku Avengera. Tyle. Teraz kurde, nie wiem jak wsiąść do niego z powrotem, nie? Trzeba by było go chyba zresetować albo coś. GTA Online znowu zaskakuje. Czy wrócę do GTA i będę sobie grał na przyjemności? No raczej nie, bo już chyba jak każdy, kto gra co najmniej 3 lata w tę grę, żyga nią. No przecież wszystko, co mogłeś zrobić, to już w niej zrobiłeś, prawda? I za wiele tutaj... No, co by nie zrobili tylko GTA, to będzie już to samo GTA, no. Ja lubię bardzo samochody. Jak patrzę na przykład w samochodach, że drzwi otwierają się bez zawiasów w taki sposób, no to mamy 2023 rok, nie? No, trochę więcej detali dla tych pojazdów by się przydało, prawda? Rockstar raczej nie będzie aktualizował swojej gry aż tak bardzo, żeby to wszystko pododawać, nie? Zrobię po prostu nową grę i tyle. Jest absolutnie normalne, no ale kurde... Tak, tak to wygląda, moi drodzy. Wow. Spoko, spoko aktualizacja, naprawdę. Przetestujcie sobie, jak macie jeszcze kasę do wydawania w GTA. Może być naprawdę ciekawa opcja. Może nie dla graczy PC-towych, którzy zaraz i tak spotkają masę cheaterów, chociaż słyszałem, że mniej jest Rosjan cheatujących w GTA. Ciekawe dlaczego. O, nie udało się wylądować. Trzymajcie się, na razie, ejas.